Ale ja nie lubię. Uchwalenie miejscowego prawa zagospodarowania przestrzennego obszaru Bulwary Wiślany, projekt prezydenta miasta Krakowa, to numer 1417. Pierwsze czytanie. Referuje pani dyrektor, może nakaz pan skarbnicy. Panie przewodniczący, panie prezydent, Wysoka Rado. Kolejny plan to miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Bulwary Wisły. Opracowywany jest w Biurze Planowania Przestrzennego. Powierzchnia tego planu to 217 hektarów. Granice planu obejmują obszar położony na prawym i lewym brzegu Wisły od mostu Zwierzynieckiego aż do stopnia wodnego Dąbie. Przystąpienie do tego planu nastąpiło 27 czerwca 2007 roku. Celem planu jest m.in. zachowanie i ochrona unikalnego w skali europejskiej charakteru bulwarów wiślanych jako otwartej, powszechnie dostępnej przestrzeni publicznej w centrum miasta. Realizacja zasad rozwoju przylegających od bulwarów wiślanych terenów mieszkaniowych i usługowych w celu stworzenia harmonijnie skomponowanej przestrzeni i zachowanie przedpola dla syntety Starego Miasta i wglądów historyczno-krajobrazowych. Ochrona ponadto historycznej tkanki miejskiej układów urbanistycznych Kazimierza, Podwórza, Dębnik. Projekt został sporządzony i opracowany zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Został zaopiniowany i uzgodniony z właściwymi organami. Pierwsze wyłożenie projektu miało miejsce dnia pomiędzy 4 maja 2010 roku do 9 czerwca 2010 roku. Wówczas złożono 40 uwag, z czego prezydent 7 uwag uwzględnił, 14 uwag nie uwzględnił, 19 uwzględnił częściowo. Prezydent miasta Krakowa rozpatrzył wówczas uwagi dotyczące projektu planu, jednakże po przeprowadzeniu tych czynności zaistniała konieczność dokonania istotnych zmian w projekcie planu w zakresie szerszym niż wynikało to z rozpatrzenia złożonych uwag. W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w projekcie planu prezydent poprzez stosowne zarządzenie postanowił sporządzić nowy projekt planu. Prezydent na nowo ustalił przeznaczenia terenów i warunki ich zagospodarowania, uwzględniając uwarunkowania. Następnie nowy projekt planu został przekazany organom uzgadniającym i opiniującym, a później wyłożony do publicznego wglądu. Drugie wyłożenie projektu planu Bulwary Wisły odbyło się w dniach od 28 maja 2012 roku do 26 czerwca. Wówczas wniesiono 50 uwag, z czego 3 zostały uwzględnione przez prezydenta, 19 prezydent nie uwzględnił, 28 uwzględnił częściowo lub z zastrzeżeniem. W związku z uwzględnieniem uwag kolejny raz zaistniała konieczność ponowienia procedury planistycznej, wprowadzenia zmian w projekcie planu, uzyskania ponownych opinii i uzgodnień oraz przeprowadzenia kolejnego wyłożenia. Trzecie wyłożenie miało miejsce między 25 lutym a 25 marca bieżącego roku. Wniesiono wówczas 21 pism, w tym 10 sklasyfikowano jako uwagi. Żadna z uwag nie została uwzględniona przez prezydenta. Nieuwzględnione przez prezydenta uwagi zostały przekazane Radzie Miasta Krakowa jako załącznik numer 4 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia tego planu. W załączniku tym zawarto propozycję indywidualnego sposobu rozpatrzenia każdej z 85 uwag. Prezydent proponuje, by rozstrzygnięcia w sprawie rozpatrzenia uwag pozostały bez zmian i tym samym wniesione uwagi, które nie zostały uwzględnione przez prezydenta, również nie zostały uwzględnione przez Radę Miasta Krakowa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto z pań i panów radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Jest. Bardzo proszę, pan Włodzimierz Świetny. Panie Przewodniczący,
Mam pytanie dotyczące terminu 9 i 10. Po pierwsze, czytamy możliwość budowy hoteli. Pierwsza sprawa. A druga, w zapisach planu miejscowego jest podlega ochronie pozostałości dróg obrony radnego Kazimierza przy ulicy Bogusławskiej. Mam pytanie, czy ściana magazynu 1904 roku, który należy do zakładu gazowniczego i energetycznego, podlega temu zapisowi, bo to nie było obronne. No jest to część teraz hali jednego z obiektów, ściana magazynu. Czy ona ewentualnie podlega ochronie, czy można go wyrzucić? Bardzo proszę o odpowiedź, panie dyrektor, czy projektantkę? Bardzo proszę, pani projektant. Proszę się do mikrofonu przedstawić. Dodatkowo w kompleksie Plaza Kraków wyjdzie też
pierwsze basenki wające w Polsce. W Wilkowicy mieliśmy ponad 1100 osób korzystających z tego basenu. Plan przewiduje właśnie, że po końcu 2015 roku zostanie dopuszczane jedyne w tym terenie. Oczywiście plac zabawy dla dzieci i boisko sportowe, które w tym momencie już nie będzie, bo nie wiem, kto będzie budował domowe boiska sportowe i plac zabawy dla dzieci. A budynek powinien być wykopany, szanowni państwo, uchwały przeciwpowodziowej. Tak, aby dach było na wysokości ulica Maria Konopnicka. To niewątpliwie narusza strukturę przeciwpowodziowej i bezpieczeństwo. Dlatego bardzo prosiłem radni, aby wnosić odpowiednie poprawki. Zaznaczam, że na koniec roku 2015 roku plaża będzie działała w Krakowie już 6 lat, nieprzerwane. I cieszę się tak dużo powiedzenia, że tak jak wspomniałem, mamy ponad 160 tysięcy użytkowników. Mało tego, Urząd Miasta Krakowa Rocznej z tytułu dzierżawa terenu otrzyma korzyści finansowe w postaci dzierżawa. I wysokość ta dzierżawa roczna jest około 180 tysięcy. No to w czasie, kiedy jest kryzys i przedsiębiorca zatrudnia ponad 30 osób, jest obiekt, który działa i funkcjonuje nieprzerwany przez 6 lat. Ja pytam, jaki to jest cel tego planu? Dla mnie jest zupełnie nierozumiany. Nie tylko dla mnie. Mamy listę poparcia zarówno marszałek wojewoda, jak i wojewoda. Zostały cały obiekt uznany przez Urząd Marszałkowski jako innowacyjny na skalę krajową i dzięki temu została dotacja unijna. Czyli to nie jest tylko moja uwaga. Dodatkowo pragnę zaznaczyć, że również Rada Dzielnica, która reprezentuje mieszkańców tej dzielnicy, dzielnica Kuźma, również brama uchwała stwierdziła, że wspiera nadal plaża, że chce, żeby plaża została tak, jak jest teraz, w okresie nieprzerwane. Takie uwagi zostały też wnoszone, zarówno przede mnie jako przedsiębiorstwa, jak i przed Rada Dzielnica. Niestety te uwagi nie zostały uwzględnione. Na załącznik, który państwo będą mieli, tylko szczęśliwo te uwagi od Rady Dzielnicy będziecie ciężko mieli do czytania. Z uwagi na to, że pierwsze dwa uwagi nie zostały w ogóle traktowane jako uwagi. Dlatego bardzo proszę państwa, aby wnosić odpowiednie poprawki do tego planu, albo co najmniej uwzględniać uwagi Rady Dzielnicy, która wspiera ta inicjatywa. Przeciwnym razem wracamy do stanu 2008 roku, kiedy napływali pisanie. Bardzo proszę o spokój. Nie, proszę, proszę. Dlatego bardzo proszę państwa radni, aby zastanawiać się i kierować się rozsądów, bo państwa reprezentują mieszkańców, a ponad 180 tysięcy mieszkańców korzysta z tego obiektu. Nie trzeba będzie się tłumaczyć z tych mieszkańców, czemu miasta Kraków, zamiast, jak się mówi często, odwracać się w stronę Wisła, no woli zlikwidować obiekt już istniejący, działający, który życzy się ogromna sympatii mieszkańców, tu Wisła. To jest również potwierdzone przez sondaż prowadzony na portal miejski. Również ponad 50 ankietowanych wypowiada się, że chce, żeby plaża została i żeby została całkowicie. Tak jak jest. Przeciwnym razem, jeżeli ten plan zostaje uchwalony, no niestety ja będę zmuszony po 2015 roku zremontować nie tylko budynek, ale również plac zabawy dla dzieci, również szczególnie pełnowymiarowe, również pierwsze Polsce basen pływający i wyprowadzić się do innego miasta, które jest bardzo przyjemne. Natomiast uważam, że jeszcze jest czas, skoro też Rada Dzielnica wspiera tę inicjatywę, aby wnosić odpowiednie poprawki. Ja do protokołu zostawiam uchwała Rada Dzielnica, która niestety w załączniku państwo widzą tylko trzeci punkt, a nie pierwszy, drugi. Bo tak jak wspomniałem, pierwszy, drugi punkt, które dotyczą plaża, nie zostały uznane przez prezydenta miasta Krakowa jako uwagi. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę panią prezydent o zabranie głosu. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, zapewne Państwo radni doskonale pamiętają ten problem z plażą, jaki nam towarzyszy od kilku lat, a mianowicie tak naprawdę to nie chodzi o plażę, tylko o budynek,
który przede wszystkim pełni funkcje gastronomiczne. I o tym nawet nie chciałabym mówić, bo to jest historia ogólnie znana tymczasowego budynku wystawionego w tym miejscu, który miał być w sposób opisany w umowie na zimę, miał być likwidowany, później miał być od nowa budowany, były różne perypety z tym. W końcu po długich rozmowach właśnie z właścicielem, który przekonał miasto do tego, że do 2015 roku przebuduje ten obiekt zgodnie z wytycznymi, jakie miasto określi. I w planie, który stworzyliśmy, notabene, jakby Państwo przeczytali to w ustaleniach tego planu, ja mam je specjalnie przed sobą, jest zarówno plac zabaw, tereny urządzeń sportowych, wszystkie plaże, wszystko to jest dopuszczone i jest to opisane bardzo szczegółowo. Również jest napisane w ustaleniach, jak ma wyglądać nowy obiekt w zakresie gabarytu, bo mówimy o miejscu szczególnym, miejscu, które wpływa bezpośrednio na panoramę wzgórza Wawelskiego z ulicy Konopnickiej. I tu też Pan pomylił się, mówiąc, iż ma być na poziomie ulicy Konopnickiej, bo jest dokładnie i precyzyjnie określone, że powyżej ulicy Konopnickiej może być 150 metrów, co oznacza, że część budynku musi zostać jakby wbudowana w bulwary Wiślano. Na to oczywiście projektanci planu dostali uzgodnienie pozytywne RZGW, bo bez takich uzgodnień nie moglibyśmy tego typu decyzji podejmować. Zdajemy sobie z tego sprawę, że bardzo ta inwestycja podoba się mieszkańcom w sensie funkcji i dlatego tą funkcję pozostawiliśmy w tym wyjątkowo reprezentacyjnym miejscu, bo Państwo wiecie, że miejsce jest wyjątkowe. Cała ta funkcja pozostała z umożliwieniem również funkcji gastronomicznej. No ale trudno, nie możemy tolerować, aby obiekt tymczasowy był i pozostawał nadal utrzymywany. Dlatego też zaproponowaliśmy w planie możliwości jego przebudowy. To wszystko jest właścicielowi tej działalności gospodarczej znane, ponieważ w moim gabinecie w obecności dyrektorów właściwych wydziałów odbywały się spotkania, no to są notatki służbowe, gdzie właśnie Pan zobligował się i dobrą datę to właśnie Pan podał, że do tej daty zostanie przebudowany ten obiekt. I to właśnie ta data z powodu Pana wskazań została zapisana w ustaleniach planu. Dlatego jestem zdumiona dzisiejszą jakby nad interpretacją przez Pana ustaleń planu, bo to, co słyszałam z Pańskich ust, mija się z prawdą w stosunku do tego, co jest zapisane w ustaleniach planu, tudzież w notatkach służbowych, jakie odbyły się w moim gabinecie. Dlatego też, proszę Państwa, no trudno, inwestor musi się podporządkować, wiedząc w jakim miejscu, że właściwie jest najważniejszy, w jednym z najważniejszych, najbardziej prestiżowych miejsc zlokalizowaną ma swoją działalność gospodarczą w mieście. W związku z tym no, musi się poddać też i pewnym rygorom. Innej możliwości nie widzimy, stąd ustalenia planu tak precyzyjnie określają możliwości prowadzenia dalszej działalności gospodarczej w tym miejscu. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani Prezydent. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę. A zatem stwierdzam, że Rada Miasta Krakowa odbyła pierwsze czytanie projektu uchwały według druku nr 1417 wraz z załącznikami, w tym załącznikiem nr 4 o sposobie rozpatrzenia uwagi do projektu miejscowego planu. I zgodnie z paragrafem 36 ust. 3 Rady Miasta Krakowa określam termin wykonania autopoprawek na dzień 3 września 2013 godzina 15 i ostateczny termin autopoprawek na dzień 5 września 2013 godzina 15.